Jak się przedostaniemy? To Peter ma wizor. Chyba, że go zepsuł. Nie zepsułem go. Może powinniśmy byli przesłuchać kapłana Robota. Jasne, przy następnym spotkaniu z wielkim zabójczym kapłanem Robotem zwiążemy go i zadamy pytania. Masz jakąś linę? Nie. Więc twój plan jest niewykonalny. No i już. Dobrze, Peterze Kilu. Jestem Groot. Skąd mam wiedzieć, dlaczego psinka nie odbiera? Próbuj dalej. Ile bym dał, żeby dobrać się do tych serwerów? Myślałam, że taki jest plan. Plan jest taki, aby dostać się na mostek i mieć nadzieję, że Nexus jest odblokowany. Ale nie liczyłbym na to. Prawda? Okej, według mapy, którą widziałem, Nexus powinien być nad nami. Ach, czy mam ponownie rzucić gryzoniem? Nie! No co? Dobra, rozejrzyjmy się. Może uda się coś znaleźć. Nigdy nie rozumiałem, jak tak wiele informacji można przechowywać w taki magiczny sposób. Mówisz o serwerach? O wszystkim. Serwerach, komputerach, technologii. Więc właściwie nie rozumiesz niczego, co robię? Dokładnie. W tamtym rogu widzę otwarty panel. Zdaje się, że to nasze wyjście. Świetnie, więc wystarczy przeskoczyć po kilku tych latających serwerach. Wydaje się to zupełnie bezpieczne. Zawierają niemal nieskończone ilości danych. Na pewno utrzymują przez chwilę nasze wątłe, śmiertelne ciała. A przynajmniej moje. Jestem Groot. I twoje też, tak. I pomyślę, czy moglibyśmy tego uniknąć, gdyby tylko gryzoń nie rozbił szkła. Uważasz, że to jego wina? To jego paniczna ucieczka spowodowała ostateczne pęknięcie. Twój przerośnięty bebek spowodował 50 pęknięć wcześniej! Chłopaki! Jestem przekonany, że szkło było już... Hej, Groot! Jak tam próby skontaktowania się z kosmem? Nie jestem Groot. Nic, wciąż cisza. Odbiór poprawi się pewnie, gdy znajdziemy się na mostku. Wiesz, to chyba tak nie działa. Okej, jesteśmy. To centrum dowodzenia. Więc to musi być terminal sterujący Nexusa. Oby udało się znaleźć coś przydatnego. Myślę, że powinieneś czynić honory, Quill. To do ciebie niepodobne. Pewnie myśli, że Nexus jest zabezpieczony pułapką. A, to wszystko wyjaśnia. Hej, to nie mi zależy na odkryciu, co się tu wydarzyło. Niech Quill przekona się sam. Zablokowane. Ciekawe, czy... Nikki na pewno nie chciałaby, aby jej mama odkryła, że dostałem od niej tę kartę. Nie ma mowy, żeby karta jakiegoś dzieciaka obeszła Nexus. I do środka. Żartujesz? Tak! Hej, weszliśmy! Jestem Groot. 20 jednostek, że mam największy. Pff, nie mogą być tacy straszni, skoro mają wspólny plik. Co jest z wami człekami i waszymi głupimi nazwami? Wow! Star-Lord to nie ta sama liga, co Darkhawk, okej? Okay? Pierwszy. Więc akta kryminalne Draxa są dość pokaźne. Tak mówiła twoja matka. Zabawne, bo jego matka nie żyje. Myślałam, że będzie więcej. Najwyraźniej wszechumysł jednak nie wie wszystkiego. Jestem Groot. Ciebie? Ze złotą kopułą? Po moim trupie. Patrzcie. Jak na gatunek, który nie przemierza kosmosu, ziemian w galaktyce nie brakuje. Niestety. Hej, czy to nie jest ten koleś, którego widzieliśmy próbując zapłacić grzywnę? Tak, to on.
Dlaczego ten koleś wygląda znajomo? Wielki unifikator Raker. Ciekawe, czego szukał w strefie zastrzeżonej. Pewnie niczego dobrego. Czytajcie i płaczcie, frajerzy. Nie ma przekrętu, którego ja i Groot nie wykonaliśmy. Wymieniaj do... Wow! Gdy glina Kree schodzi na złą drogę, to na całego. Właściwie oskarżyciel to odpowiednik sędziego, ławy i kata, ale masz rację. Wow! Twój plik jest większy, niż się spodziewała. A jakiego się spodziewałaś? Kolejny koleś z Ziemi. Mówię ci, Quill. C-53 to najgorsze zadupie galaktyki. Ciekawostka. To Nie rozpoznaję tego Kree. Jeden z bezimiennych. Straszno. To lista zakutych umów. Wiemy już, że twoja dziewczyna tu pracuje, Quill. Agentka Thanosa? Patrzcie, Nikki ma plik. Nuda. Słyszałem o nim. Był dobrą osobą. Dobry znaczy cium, gdy nie żyjesz. Zaginął? Więc kto kieruje korpusem Nova? To jest dobre pytanie. Zderzyłaś się umyślnie z Lewiatanem, a i tak jest lepszym pilotem od Quilla. Hej! Co? Wiesz, że to prawda. Musi tutaj coś być. Hej, czy to nie... Statek górniczy ze strefy zastrzeżonej, tak. Kiedy to nagrano? Sygnał rośnie. To już blisko. A ile? Nie wiem. Za dużo zakłóceń. Centurionko Corel! Mamy coś! Weszła po naszym odejściu. Flark, to coś bez kitu. To stwór, który pożarł naszego potwora. To albo i nie to. Odgrodzili strefę nie bez powodu. Jestem Groot. Nie, sam jesteś bzdura. To nie ma nic wspólnego z nami. Corel wzięła klejnot. Strzeliliśmy w niego w strefie zastrzeżonej. My? To ty strzelałeś. Dobra, klejnot, w który strzelałem, to z niego wyszedł ten cień. To przez nas. Strefa to taka wielka pułapka. My uwolniliśmy to cieniste coś, a jesteśmy cali. I twoja laska pewnie też. Ciągle gadasz, że pewnie już nie żyje. Może żyje, może nie żyje. Nieważne. Najważniejsze, że my żyjemy. Corel jest twarda. Jak ktoś przeżył, to ona. Wiem to. Strażnicy Galaktyki. Źle rozumiecie nasze intencje. Nie, wyraziliście się jasno. Czasem ofiary muszą być. Tylko sprawdzam. Groot, jazda w gwiazdy. Unifikator Raker, tak? Przede wszystkim to bardzo fajnie, że o nas słyszałeś, prawda? I fajno, że nie chciałeś nas zabić, zwłaszcza, że masz ze sobą tę parkę. A mogliśmy już na wejściu być krwawą papką. Bez wątpienia doceniamy to. Lecz mimo to,
Chcieliśmy ci zadać kilka pytań, jak... Gdzie są centurionka Corel i jej córka? Przybywacie tu po prawdę. O radości. Matrona pragnie udzielić wam jej. Już mocno niefajne. Jestem głód. Jak nie odpowiada? Tędy. Z tym paszportem. Nic, wsiak coś nie szczeka. Utknęliśmy tu? Hej, grunt, że głupki zostawiły nam broń. Okazują swój brak strachu. To się sprawdza w boju. Katatiańskie siły często ruszają pój całkiem nago. Tylko nie zdejmuj spodni. Można by tak spróbować tu kogoś rozproszyć. Nie, są inne pomysły? Pienisz się? No, pienię się. A drgawki? Tak, coś tam drgam. Dobra, na mój znak robisz mydlane tango, a jak się zagapią, pryskamy w boczny korytarz. A co ze mną? Ty, no wiesz, ty jesteś dzielną ofiarą. Nie będę żadna... Tędy za mną! No, Quill, złap się za serce i na glebę! Wymyśl inny plan. Matrona wymieniła nas z imienia? Właściwie ciebie. Chociaż nie pojmuję dlaczego. Nas też Peter ciągle zaskakuje, ale jeśli jest pierwszy w kolejce do prania mózgu, to... Tak wam się wydaje? Że pierzemy ludziom mózgi? Spotkaliśmy waszych świeżo nawróconych. Nadgorliwość to w ich przypadku mało powiedzieć. Przyjęli obietnicę Matrony. To doświadczenie odmieniające życie. Ale tylko, jeśli zostanie dobrowolnie zaakceptowany. Quill, jest dron! To nasz bilet na wolność! Co? Jak? O czym tak tam ze sobą szepczecie? No i? Jestem Groot! Pyta, czy wiesz, że jesteś złym gościem? Redukcyjne pojęcia, takie jak dobro i zło, doprowadziły nas do... Właśnie podziwialiśmy, jak olbrzymie jest to miejsce. Wspaniałe, prawda? Wiara w Matronę przewróciła je do stanu sprzed... wojny. Tak jak obietnica przywróci wszystkich, których straciliśmy. Matki, kochanki, synów. Ta obietnica wskrzesi umarłych. Oczywiście, że nie. Nie możecie ich sprowadzić. My nie. Ale Matrona. Boskie naczynie. Mam pomysł, ale potrzebuję czasu. Graj na zwłokę. Dołączcie. Gdybym zamierzał was zabić. Wow, okej. To bardzo fajny trik. Tłumaczysz go nam? To magia. Rozumiem, że można to i tak postrzegać. Ale korzystam z nauki. Z nauki mej wiary. Wiara to nie jest nauka. Lecz energia wiary już jest. Ten skin. Moich inkwizytorów. Aj! Samo sakrosankt! To wszystko zasila jedna cudowna energia. Energia, którą odkryłem. Biorę się za drona. Zagadujcie go. Że teraz? Co? Co jest? No bo ty...
No ty... odkryłeś sobie to i tamto i twierdzisz, że... władasz energią? Energią wiary. Racja. A cóż, zdaje się, że po prostu ta... Ja myślę, chyba Gamora celuje w to, że... więc mówisz, że ty tą całą energią... Energią wiary. Tak, tą. Kiedy cię poznaliśmy, nie tkwiłeś wtedy na Halas Hope, bo ci wyszło paliwo z promu? No owszem, tak, ale... Więc nie wystarczyło ci wtedy uwierzyć w pełniejsze baki? Ale to tak nie działa. Ta energia bierze się samoistnie z wiary. Jeśli ją skupić... Okej, jasne. Widziałem dowody. To skupiona wiara w niego pozwoliła nam przetrwać. No jedź się... Więc, co mówiłeś? Chwila. Było was więcej. Co? Nie, nie. Skąd? Gdzie? Czegoś takiego bylibyśmy raczej świadomi. Zaiste. Proszę, kontynuuj tę fascynującą rzecz. Wspominałeś o jakiejś niej? Brzmiało super istotnie. O Matronie bodaj? Nie, wcale o tym nie mówiłem. Na pewno? Coś o Matronie się gdzieś tutaj przewinęło. Ona jako druga niesie ten blask. Ja mówiłem o pierwszym, który odmówił odczynienia śmierci mojego syna. Ale z jej przybyciem spełni się. Chwila. Was tu było więcej. Ten mały gdzieś zniknął. A może umarł jak twój syn? Jestem Groot. Co? Jestem. Racja. No tak, to prawda, Groot. Kościół mocno się wczuł w tę duchową misję. Ale myślę, że już to chyba rozgryzłem. To naprawdę luks hologramy. Wszechumysł by pozazdrościł. Musiałeś się za nimi nabiegać lub nafruwać. Tak. A to? To też numer klasy Lux, ale dziś to każdy ma antygrawy. No, niech skawę. Pod ten szlafrok upchnąłeś generator osobistej tarczy. Jakiś make-up, gra kolorami i pokaz laserów cudny swoją drogą. No i wychodzi przekręcik, aż miło. W sumie podziwiam. Cóż, gratuluję. Hej, ja kumam. Trzeba sprzedać markę, zanim spingujesz cud. A ja bo to raz na rygiel trzy. Więc macie się za bardzo sprytny. Chcecie grać na zwłokę, bo się boicie. Ale czegoż się tutaj ma? Czemu? Wracaj, stój, bym się widział. Tata. Już czas poznać Matronę. Rocket, powiedz, że masz plan ucieczki. Przywołamy Milano. Mój nowy kumpel wskaże nam drogę. Jesteś bardzo zagadkowy, Gryzon. No cóż, robię się nerwowy, gdy otaczają mnie olbrzymie boty śmierci. Chcieli nas poznać z ich nową mamusią. A skoro o mamuśce mowa, też uważacie, że była Quilla przehandlowała odznakę na sekciarskie w dziadku? Daj spokój. Co? Mówię tylko na głos to, co wszyscy myślimy. Tak jak chciałaś. Strażnicy Galaktyki. Dzięki. Tak, to oni. Strażnicy. Podejdźcie tu. Peterze Quillu, każ swojej młodej natychmiast stamtąd zejść. Złamię protokół, ale...
Nie jesteś za młoda na tak krótką kieckę? A ty nie za stary, żeby podpisywać ciuchy? Troszkę wam zeszło. Co, wiesz, jak dziadek się rozgada... Hej, wyrwiemy cię stąd. Trzymaj się mnie. Ale... właśnie tu powinniśmy być. By wszystkich ocalić. Zamierzam to zrobić, obiecałam. Hej, młoda, otrząśnij się. Powtarzasz, co ci nawciskał. Weźcie, no może! Dziewczyna wyraźnie nie jest sobą. Oczywiście, że jestem. Ale też kimś więcej. Co masz na myśli? Gdzie jest mama? Mama jest... dokładnie tu. Jest we mnie. No to wszystko jasne. Złączone. W świetle. Choć ją straciłam, to nie bezpowrotnie. Oni wszyscy czekają na swój powrót. Trzeba nam wiary. Wielki Unifikator pomógł mi to zrozumieć. To jest jeden wielki kant. Uwierz mi, już ja coś wiem o... Może to ty byś we mnie uwierzył? Czemu nie chcesz słuchać? Tu nikt nigdy nie słucha. Dopóki tego nie pokażę. Nie musi umierać, Peter. Możesz ją ocalić. Obiecuję ci. Precz stąd! Wasze wstrętne, łuskowate łapska nawet go nie tkną! Mówię, precz stąd! Kitu z tymi jaszczurami! Peter! Tyle razy wyobrażałaś sobie ten... Ja też, mamo! Ja też! Twardziele dręczący kobietę i dziecko! Ja wam dam! Już nas nie rozdzielą! Gim, Kitauri! A to za przytknięcie mnie! Jak dobrze cię widzieć, Peter! Pojęcia nie mam, przez co przeszła! Ja nie mam pojęcia, jak to się dzieje! Peter! Peter, mój mały! Mamo! Co się dzieje? Jak to możliwe? Ocaliłeś mnie. Oto co. Zawsze mogę na ciebie liczyć. Wcale nie. Znaczy... O, popatrz. Popatrz, jak ty wyrosłeś. Na wielkiego przywódcę, jak zawsze wiedziałam. Peter, jestem taka dumna. Twój ojciec też by był. Ja nie rozumiem. Ty zginęłaś. Czy ja... wróciłem? Jesteś tutaj i to jest ważne. Mamy dla siebie tyle czasu. Ty, ja i twoi przyjaciele. Przyjaciele? No ba, w domu jest dość miejsca, a chcę poznać tę niezwykłą ekipę i posłuchać o waszych przygodach. To jest... Nie wiesz, jak o tym marzyłem. O, nic nas już nie rozdzieli, obiecuję, Peter. Obiecuję. Nie wierzę, że cię odzyskałam. Mamo, mocno mnie ściskasz.
Mamy tak dużo do nadrobienia. A może w końcu dokończymy tę grę? Czy czujesz to? Obietnica nas otacza. Matrona połączy nas na całą wieczność. Była niedokręcona, ale to nie powinien być taki problem.